Cześć kochani! Witam Was serdecznie na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj zabieram Was do kolejnego nowego lumpeksu w Krakowie. I znowu muszę powtórzyć z poprzedniego razu. Nie wierzę, że jeszcze tam nie byłam. Naprawdę. Bo wydaje mi się, że chyba wszyscy o tym wiedzą. No ale zabieram Was do Artus 94, kiedyś największego lumpeksu w Krakowie. I zobaczycie oczywiście zakupy stamtąd, relacje i mierzymy, czyli stylizację z rzeczami, które kupiłam. Oczywiście, że kupiłam cudowne rzeczy, więc zapraszam na ciąg dalszy i oczywiście również. Jeżeli Wam się spodoba filmik, to koniecznie przyciśnijcie sobie polubienie i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was, bo będzie dużo fajnych tematów świątecznych, filmików o modzie vintage, o stylizacjach przeróżnych, również modowych, o trendach. Także lecimy do konkretów, czyli do relacji. Cześć kochani, wybieram się dzisiaj do lumpeksu, do słuchajcie, największego lumpeksu w Krakowie. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie super. Nagrywam się w sypialni, bo o, jestem w nowym płaszczu i chciałam Wam pokazać dzisiejszą stylówę. Bardzo ciepły szal, bo ten płaszcz nie ma kołnierza do góry, więc musi być zabezpieczenie. No i jestem w tym sweterku prześlicznym. O, jest. Z alpaki. Z ostatniego filmiku. I tak, trapery, bo jest śnieg wysoki. Chciałam już założyć jakieś inne buty, ale wiecie co? No oprócz takich UGG-ów, że tak powiem, ciężko coś teraz na taki śnieg włożyć innego, żeby po prostu nie przemokło i żeby się dało w tym chodzić. Także o, styluwa, plecaczek szary. Tak wyglądam. Czapeczka. I jestem gotowa na dzisiejszą zimową wyprawę do Krakowa, słuchajcie. Wszystko Wam sfilmuję, także mam nadzieję, że się uda, że będzie czynne, że wszystko będzie tak, jak powinno być. A, jeszcze akcent vlogmasowy w moim ukochanym kubeczku odwrócona choinka, który kupiłam w zeszłym roku w Rossmanie. Napiję się rozgrzewającej herbatki z miodem i cytryną i biegnę, kochani, guziaki! No i idę, słuchajcie, do tego Artusa. Dojechać tu to jest jakaś istna masakra. Godzina w jedną stronę w korkach, a jeszcze nie ma gdzie stanąć, bo tam jakieś remonty są na alei. I no powiem Wam, że nie spodziewałam się takich trudności, no ale idę. No i zobaczymy, co tam jest. Jest otwarte z tego, co widziałam w internecie. Więc przejdę na drugą stronę alei 29 listopada, no i idę. Widzicie, mogłam wjechać tu, ale nie wjechałam, bo źle sobie skręciłam. No i nie wjechałam. W związku z tym idę, a może dobrze, bo się troszkę poruszam. No jestem bardzo ciekawa. Witaj w Artusie, jest, patrzcie. Ale jakie rozkopy, błoto, patrzcie, co tu się dzieje. Sobie akurat fajnie wzięłam białe buty. No dobra, zobaczymy. No i jest. Nowy towar. Artus. Jak widzicie, przestrzeń jest naprawdę spora. Jest podzielona, ale nie taki oczywisty sposób. Ja nie do końca doszłam do tego, gdzie są na przykład spodnie, spódnice i tak dalej. Tutaj macie towar, który jest nowy i jest dawany w takie boksy. One są już wycenione te rzeczy, natomiast one są stopniowo dawane na wieszaki. Na początku właśnie są w tych boksach, więc w sumie chyba dobry system, bo wiadomo, że najnowsze rzeczy, jak ktoś często chodzi, są w boksach. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak zrozumiałam z tego systemu. Tutaj widzicie, jak oglądam sobie sweterki. Powiem Wam, że coś tam znalazłam w sweterkach, natomiast no jak wszędzie, wiadomo, akryl, poliester najczęściej. Sukienek jest ogrom, powiem Wam szczerze. Znalazłam fajną tutaj sukienkę, taką maxi, nawet byłaby ciekawa na święta, ale wiecie co, niestety no akurat ta sukienka była bardzo wysoko wyceniona, więc no jak nie dla mnie, no to po prostu nie było to dla mnie opłacalne kupowanie. I tutaj była ciekawa sukienka, niestety sztuczna, ale z naprawdę ciekawym wzorem i dosyć taka oryginalna, według mnie, taka trochę projektancka.
Oczywiście też jej nie wzięłam. Była też za mała, w bardzo małym rozmiarze była. Słuchajcie, i no jak widzicie, przegląd wszystkiego. A tutaj super płaszczyk był. Nie pamiętam, czy on był od Karen Millen. Wydaje mi się, że być może tak. Bardzo ciekawy, no nie był to płaszczyk zimowy. Gdyby to był taki płaszczyk, który można nosić na teraz, to może by wylądował ze mną. Ale nie był zły, naprawdę nie był zły. Taka kurtka, bluzopłaszczyk, coś takiego. Ciekawie zrobiona rzecz. Niestety wycięte były metki, więc też wiecie, no, dla mnie to jest też utrudnienie, jeżeli w takiej rzeczy metki ze składem są wycięte. Tutaj też ciekawa dość spódnica midi, ale też z powodu ilości rzeczy zrezygnowałam z niej. Tutaj płaszczyk też świetny, świetny naprawdę, kaszmir z wełną, piękny kolor, nawet ciepły materiał. Bardzo fajna kurtka z wiskozowego aksamitu, jednak nie była z jedwabiem, więc tym razem się nie zdecydowałam. No i super, super sweter w kolorze takim głębokim, burgundowym, w kroju żakietowym. Naprawdę to była super rzecz. Także zapewne zobaczycie ją za chwilę. Bardzo fajny moherowy sweterek. Naprawdę świetny, taki cienki i bardzo dobrej marki Loft. To jest akurat prezent dla przyjaciółki. Super kamizelka. Naprawdę w obecnych trendach te kamizelki są numerem jeden, więc tutaj złapałam ją bardzo szybko i bardzo mi się spodobała. Tutaj mierzę buciki, które też bardzo mnie zauroczyły. Także naprawdę uważam, że są superowe. No i ostatnia rzecz, kurteczka skórzana. Prześliczna, naprawdę prześliczna. Też mnie zauroczyła na maksa. No jak widzieliście, jest to spory sklep. Spory naprawdę. Bardzo dużo rzeczy. Ja się przyznaję, że ja nie przepadam za takimi sklepami. Był tam jakiś drobny konflikt dotyczący kamerowania, ale szybko wyjaśniony. Więc wszystko poszło dobrze. Jak widzieliście, zmierzyłam trochę rzeczy. Jedną z tych rzeczy, taki fioletowy sweterek moherowy, bardzo fajny, przeznaczyłam dla przyjaciółki na gwiazdkę, jednej z przyjaciółek moich. Także jego nie zobaczycie dzisiaj już, ale resztę oglądamy. Być może jeszcze coś tam, co mignęło, nie zostało kupione, ale to sami się przekonacie zaraz, co po prostu kupiłam. No, a zacznę od rzeczy letniej, na serio. Słuchajcie, kupiłam superową sukienkę z metką i 100% jedwab. Zobaczcie. 100% jedwabna sukienka, taka z rodzaju tych indyjskich. To jest indyjski jedwab, ale naturalny. Ale ma bardzo piękne kolory. Zobaczcie, tutaj pokażę Wam z bliska. Właśnie tak wyglądają. Przód ma taki z takim jakby lekkim rozcięciem. Tutaj ma tę elastyczną część, więc ona jest dosyć uniwersalna w rozmiarze. Natomiast myślę, że można by ją też używać jako spódnicę maxi i to jest super, bo te sukienki właśnie z takim krojem można używać jako sukienki oraz jako spódnicę. Jak ktoś się uprze, to można sobie nawet doszyć ramionczka z jakiejś wstążki lub sznurka w takim kolorze. No i zobaczcie, jak wygląda. Uważam, że sukienka jest po prostu piękna, przepiękna. Naprawdę ma bardzo fajne materiały, piękny kolor, bardzo, bardzo ładnie zrobiona, przepiękny kolor. Także no jestem zachwycona tą sukienką i mogę Wam powiedzieć chyba, a nie, nie mogę Wam powiedzieć, ile kosztowała, bo przy kupowaniu panie urywają metki, ale one były coś w granicach 40 zł, około, powiedzmy. Słuchajcie, przymierzę Wam od razu też tą sukienkę do takich bucików. Buciki były, nie powiem, nie tanie. Mniej więcej w takiej cenie, jak ja mam takie buty też w sklepie u nas. No więc w ogóle powiem Wam, że niektóre buty tam nie aż tak super, jak ja bym je oceniła, to no ja bym je wyceniła na pewnie 120 zł, a tam były po 250, także naprawdę mieli drogie buty. Natomiast te buty są zupełnie nowe, zobaczcie. Stuart Weitzman, piękny kolor, pudrowy róż, ukocham ten kolor, jak wiecie. Jeszcze mają te naklejki, że zwrot tylko z tymi metkami.
naprawdę bardzo fajne buty, takie 37,5 będą dobre na mnie, co mogłyby być tak pół numeru mniejsze. Mają skórzane również te troczki takie a la baletowe do wiązania i zobaczycie to, te buciki i do tej sukienki właśnie i do kolejnego też stroju, który Wam przymierzę. Ta cena jakby, mimo że to jest cena lumpeksowa, nie żadna galeria czy vintage shop, no to jednak mnie nie odstraszyła, bo stwierdziłam, że takie buty po prostu mi się przydadzą. Lecimy dalej, słuchajcie. Pokażę Wam teraz śliczną kamizelkę. Kamizelkę, która jest związaniem. To nie jest żadna ludowa kamizelka, to jest od Joey Brown. Ja już miałam rzeczy z tej marki i są zawsze super te rzeczy. Można właśnie dopasować sobie tą kamizelkę w talii za pomocą dowiązania i zawiązania tego jakby gorsetowego zapięcia. Widzicie? Patrzcie, jaką ma piękną podszewkę ta kamizelka. Patrzcie, no przecudna jest. I w ogóle no kolor i guziki zaraz Wam jeszcze pokażę, bo naprawdę też guziki mnie powaliły totalnie. Zrobię Wam zaraz też stylówkę z tą kamizelką, ale tymczasem powiem Wam, jaki ma skład. No, nie jest to jakiś powalający skład, ale jest bardzo nowa. 16% wełny, posiada 5% wiskozy. No, słuchajcie, nie kupiłam jej wyłącznie dla składu, bo akurat polowałam na kamizelki, ale fajnie, że ma dodatkowo po prostu jakieś wełniane włókna w sobie. Bardzo mi się podoba, zobaczcie na to, ma każdy guzik inny i te guziczki są takie bardzo artystyczne, więc przymknę oko już na to, że tam tej wełny to jest trochę, ale patrzcie, jakie śliczne detale. Teraz kamizelki są bardzo na topie, a szczególnie takie typu garniturowego i zaraz zobaczycie tą kamizelkę w stylówie. Nie będę zmieniać tych butów nawet już, z taką spódnicą, którą niedawno kupiłam ala ludową, właściwie to ona była niby ludowa, ale ja ją będę nosić jako ala ludową i z bluzką, która pasuje do tego, może też być po prostu to do jakiegoś golfiku jasnego albo do golfiku w kolorystyce tych rzeczy po prostu, także według mnie naprawdę fajny zakup i to akurat to nie było jakieś bardzo drogie. W granicach 30 zł. No to wiadomo, że no jak na kamizelkę to też nie jest jakoś tanio w lumpeksie, prawda? Ale stwierdziłam, że ją biorę, bo jest tak ładna, tak ładnie wykończona, tak ciekawa, że nie mogłam się powstrzymać, słuchajcie. No i teraz może jeszcze do tego uda mi się zmierzyć kolejną rzecz, którą kupiłam. Jest to bardzo fajny sweter i bardzo dobrej firmy Loft. Zobaczcie, naprawdę fajna marka. Rozmiar M jest trochę za duży na mnie i to jest taki swetrożakiet. Dlatego myślę, że właśnie mogłabym do tego to przymierzyć, bo on też ma krój taki jakby skośny z przodu, jak ta kamizelka. Mógłby być to komplet i słuchajcie, ma on 50% wełny, więc też fajny skład i jest nowiutki. Super marka i no naprawdę, zobaczcie, nowy sweter, po prostu w ogóle totalnie nieużywany, taki swetrożakiet, no coś też idealnego na przykład na święta, prawda? Czy do spodni, czy do sukienki, czy do spódnicy, na pewno będzie to wyglądało naprawdę super po prostu. Także jestem mega zadowolona z tych co prawda niewielkich, ale za to bardzo jakościowych zakupów. No i oczywiście nie będę sobą, jak nie kupię płaszcza, prawda? Więc kupiłam płaszcz. To jest taki płaszcz, kurtka, ale z rewelacyjnym składem. Od razu wiedziałam, że tam będzie kaszmir. Zobaczcie, wool kaszmir tutaj. I posiada on 70% wełny, 10% kaszmiru w sobie, oprócz jakiegoś tam dodatku sztucznego włókna. Bardzo ładny kolor, piękny kolor. I widać, że ten materiał ma kaszmir. On jest tak aksamitny, przepiękny po prostu. No i ten płaszczyk, słuchajcie, jest jak... no. Jest jak nowy, dosłownie. Jest to taki kurtko-płaszczyk, ale bardzo elegancki, właśnie w super kolorze takim na święta. Nie jest to jakieś takie, wiecie, bardzo grube, na minus 20 tego nie włożycie, ale jak idziecie na święta do kogoś, to przecież nie będziecie stać na mrozie, prawda? Tylko będziecie u kogoś w domu. Albo po prostu do noszenia na taką temperaturę plusową, nie na minus 10 czy coś takiego na jakieś mrozy, tylko na taką temperaturę, taką cieplejszą zimę. Bardzo piękny materiał. Przepięknie zrobiony i stebnowany tutaj ręcznie. No, zobaczcie jak to wygląda. Na mnie jest trochę za duży oczywiście, ale jest rewelacyjny, sami przyznajcie. No i teraz ostatnia rzecz, którą załapałam na końcu, ale jest naprawdę ekstra. Słuchajcie, kurtka ze skóry biała, ona nie jest ocieplana.
Natomiast można ją oczywiście włożyć na jakąś podpinkę, można włożyć na bardzo gruby sweter, można na nią włożyć jakąś futrzaną kamizelkę. Ma piękny, patrzcie jaki kołnierz, to jest naturalne futerko. I to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Przymierzę Wam do tego, co mam na sobie teraz. To jest taki o rozmiar większy niż ja, 38 mniej więcej. Patrzcie, jaka skóreczka. Kurtka jest jak nowa, jest czysta w ogóle. O, tutaj jest metka. Napisano, że 40, ale wiecie co, mi się wydaje, że tak bardziej mi to wygląda na 38-40. No, może 40 też wejdzie, bo ona wtedy będzie po prostu wąska. Na mnie jest taka lekko luźnawa, jak widzieliście w przymierzalni. No i tak, słuchajcie, to jest w zasadzie ostatnia rzecz, jaką kupiłam, bo naprawdę po pierwsze ceny, a nie byłam przygotowana finansowo na tak ogromne zakupy, no i po drugie, wiecie co, też no nie mogę w każdym lumpekcie, z którego robię relacje, kupować rzeczy za 1000 zł, no bo w życiu bym się nie wypłaciła ani nie przy tych cenach, ani nie była w stanie utrzymać żadnej firmy, ani sklepu. No niestety, to jest takie coś, można kupić rzeczy dla siebie, można kupić jakieś wyjątkowe perełki, takie jak to, czy płaszcz z kaszmirem i po prostu kilka rzeczy, ale za to takich top, prawda? Także jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak się podobają te małe zakupy. Jeśli coś byście chcieli z tego, możecie pytać i pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com. Oczywiście. No i jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tych rzeczach, o tych stylizacjach, które są Waszym zdaniem dla mnie fajne, które powinnam sobie zostawić. No i kochani, widzę się z Wami już w następnym filmiku. Będą teraz częste filmiki, bo są święta, jest grudzień. We wtorek zobaczymy się we vlogu o świątecznym gotowaniu i pieczeniu, ale też będą stylówki, słuchajcie. Bardzo fajne stylówki, już takie pod trendy nowe, ale też pod święta. I haul lumpeksowy związany z tymi stylówkami. Myślę, że możecie naprawdę super perełki na święta wyhaczyć w tym filmiku, także zapraszam na wtorek, oczywiście później we czwartek kolejny film i live we środę, więc teraz będzie gęsto te filmiki. Mam nadzieję, że będziecie mieć z nich frajdę, bo teraz nie będą one jakieś takie bardzo, bardzo długie. Kochani, pozdrawiam Was teraz już bardzo serdecznie i trzymajcie się cieplutko w niedzielny popołudnie. Pozdrawiam.